od 17 lipca do 29 w Paradyżu diecezjalna diakonia liturgiczna prowadzi rekolekcje dla ministrantów. One są w tym roku wyjątkowe, ponieważ w jedne rekolekcje złączyliśmy trzy typy. Oazę ministrancką, przeznaczoną dla młodych ministrantów, przybliżającą podstawowe zasady służenia przy ołtarzu, czy wiedzę dotyczącą liturgii. Tradycyjną oazę lektorską, podczas której ministranci, którzy już posługują, zdobywają warsztat do pełnienia funkcji ministranta Słowa Bożego, czyli do czytania lekcji podczas mszy świętej. I kodal, czyli kurs oazowy dla animatorów liturgii, przygotowujący do posługi precentorki i ceremoniarza, który organizujemy w wakacje tylko jako stopień podstawowy, głównie dla młodzieży z okolic Głogowa, które mają ferie w innym czasie niż pozostała część naszej diecezji.